Cześć, cześć, witam serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcineczek z Far Cry'a 4, w sensie drugi dopiero. Coś my tu mamy? Krówki, wspólnoty, pamiętaj, że krówki to wspólne własne wszystkich członków tego szlaku, bla bla bla. Dobra, słuchajcie, tak jak w Far Cry'u 3, tak tutaj w czwórce, tak samo mamy takie kryjóweczki, w których możemy po prostu spać, ewentualnie jakąś tam amunicję pewnie dostać. I tu znalazłem jakąś książkę w ogóle, ona była oznaczona jakimś tam kolorem, takim niebieskim czy coś i... Aha, odblokowano nową broń, okej, miło. Sporo tej broni nowej odblokowałem. What the fuck? Co to miało być? Odblokowane, ale co, że moje, czy że... Nie, pewnie nie. Sprzedaj towary za 27 tysięcy, no dobra. Nie no, porcja heroiny. Szybka sprzedaż. Przypuszczam, że skór się nie sprzedaje. Zrobimy szybką sprzedaż. Chociaż... No nie, nie chciałbym, czekajcie, szybka sprzedaż. Tak. O, kartka od mamy, aha, i tutaj te skóry zostały, bardzo dobrze o to mi chodziło. Uzupełnij amunicję, rabat 20%, tak. Sporo, kurwa, to kosztuje. Kup, dostosuj, tak. Pomalowane słonie, ponieważ niemal połowa kryjowskich słoni jest pomalowane w tradycyjnej odświętnej barwy. Świetnie. Ja bym to chciał ten. Kamizelka, kuloodporna mikstura lecznicza. Kurwa, jakie to wszystko to jest drogie. Aha, to jest odblokowane, ale to nie, że jest moje. Czy tu widzę coś z Uplaya dostałem? Ja bym... Aha, i tak na razie mam tylko jeden ten. Dobra, walić to. O, tu się otwiera, dobra. Nie wiem jak wyjść. No i w ogóle jakąś książkę znalazłem i dostałem w ciul punktów. Wciul punktów, 500 punktów PD dostałem, więc dostałem jeden punkt, no i prawie drugi poziom. Aha, tutaj się, kurwa, są umiejętności do słonia w ogóle, what the fuck, dobra, tu są obecne, tak? Koszt 1, koszt 2, aha, czyli na razie tylko na to nas stać, no i coś tam ze słonia, ale słonia na razie walić. Celowanie, strzelanie z dowolnej broni bocznej podczas przemieszczania ciała. Nie, pojazdy wytrzymają większe uszkodzenie, zanim wymagają naprawy. No, weźmy ten ruchomy cel. Tak. Okej, okay, no to mamy. Dobra. Wszystko spoko. Mamy tutaj tego dla tego Sabala, czy jak widzę chyba misję. A wspinać się to ja nie chcę. Chciałem wejść. Więc spróbujmy odpalić i zobaczmy. Kurde, jak tu wszyscy biegają. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Mhm. Except I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. Dobra, najwyżej wczytam zapis, nie? No to tak, Ajay na razie to jest tak z dupy totalnie, znaczy w sensie trochę nie ma motywacji na nic. Machina propagandowa. Trochę nie ma za bardzo żadnej motywacji, nie? Ale może ją odkryję, no bo w trójce to jednakowoż wiecie. Ten gość coś tam... Czemuś to służyło, tak? On chciał po prostu ocalić swoich tych... Co tu mam? Aha, tym mam się przejechać. A tyrolką ja chciałem tamty. No dobra. Odskocz przy użyciu tyrolki. Tak, dobra. Też te szmaty, które są tu zawieszone, to chyba nie pomagają, nie? Tak jak mi się coś widzi. Ale niech będzie. Co to? Aha, taki handlarz. No dobra. Niech będzie, to ja sobie jadę. Kierowanie pojazdem. No przecież kurwa wiem! No chyba nie jest trudne. Broń boczną, dobra, dobra. Tylko broń boczna. Aha, jazda tym? Oh shit! A faktycznie, dobra, pamiętam. Dobra, 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 wybaczcie. Już mówiłem, przecież kurwa wiem, ale. Faktycznie tutaj jest tak, że. Automatyczne kierowanie włączone. Mogę sobie w ten sposób jeździć! Kurwa! Nic nie dotykam! On teraz sam jeździ.
Ale jazda. Dobra, ale nie, no tu już se pojadę. Chyba tędy potrzebuję wjechać. Tu następna wizytyrolka właśnie będzie. No, czyli dobrze jadę, co? Pewno dobrze, bo to tam jest, kurde. Dobra, chyba opuścimy pojazd i spróbujemy jakoś tu wejść. No nie, tutaj też nie wejdziemy. To jak mam tutaj wejść? Jest jakaś lina, ej ty. Może gdzieś tutaj, jakbym zjechał na dół. Cio. Może będzie dało się... Tak by tu muszę... Jakimś cudem wejść. No po tych skałach też, kurwa, ty nie wejdę. No dobra, średnio. To tu nie wejdę w takim razie. No spróbujmy. No tu jest ogólnie... Tu mi coś pokazuje. W ogóle źle chyba pojechałem w ciul. Dobra, zbierzmy sobie to. Tu mi pokazuje gdzieś tam, gdzie iść, a ja sobie pojechałem w ciul. Dobra, trudno. Tu widzę, jest jakieś łagodniejsze podejście pod tą górkę. Tu mi w ogóle pokazuje, że mam iść gdzieś tam na dół. Dobra, dobra, czekajcie. Ta wieża to jest już tutaj. Ktoś tu wołał o pomoc, ale nie mam pojęcia kto. Dobra, co, jak tutaj mam niby zejść na dół? Bo gra ewidentnie chce, żebym szedł tutaj na dół. Aj, podnieść kotwiczkę. No to fabularnie było konieczne po prostu. Dotrzeć do dzwonnicy. Co to jest, użyć kotwiczki? Na takiej zasadzie, dobra. Czy po prostu możemy, będziemy mogli teraz z tego korzystać? Wejście, tak, dobra. Będziemy z tego mogli korzystać. Chyba. Tak normalnie. Jakby zabrałem tą kotwiczkę, nie? Czekajcie, tak czy nie? Jeszcze było. By użyć kotwiczki. Nie, 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 nie. Nie chcę, nie chcę. Do góry. Tylko pytanie, czy ja ją mam ze sobą, czy... Czy kurwa nie. Okej, udało się. A teraz tutaj jak do góry? A tu nie. Kto to kurwa wymyślił i o co tu chodzi? Aha, w ten sposób mogę użyć kotwiczki. Dobra, ale to jest powrót tak de facto. Ja chciałbym wejść do góry. Dobra, czyli kotwiczkę już mamy tak na stałe. To mi chodziło. Dawaj, wespnij się. Teraz mi gry powiedz... A, tu jest jakieś takie... Dobra, tego nie zauważyłem. Ui! Dobra, musimy sobie zejść troszeczkę, bo... Okej, tu się udało. No, bo możemy się bujać. Widzę kogoś... Przeszukajmy tego gościa, bo pistoletu na razie nie chcę. Z tym karabinem chodzić. Czy ja tu jakoś gdzieś się zahaczę? Tu mi co pokazuje znowu, że tam niby, nie? Ale... Ale tutaj nie widzę żadnego... A nie, jest tam wejście, dobra. Wiecie? Siup! Nice, ale to jest fajnie wymyślone, kurde. Jest jakiś ten, pszczółki są. Są pszczółki. Przejmij sygnał, dobra, dobra. Słuchajcie, tu jakiś koleś na nas idzie, ale chciałbym, żeby pszczoły go załatwiły.
Bo te pszczoły to są też pojebane, nie? A, dobra, już się skończyły. Gdzieś ten koleś jest. Nie, 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 nie widzisz mnie, chłopie. Ale tam tego w środku chyba załatwiło, tak mi się coś wydaje. Eliminacja. No, za to jest najwięcej doświadczenia. A, tego gościa załatwiło. Dobra, dzwonnice, przejmowanie, bla, bla, bla. Dobra, dobra. Przeszukajmy gościa. A tego też możemy ewentualnie przeszukać. Na razie, wiecie, mamy bardzo mało tego, bardzo mało ekwipunku, bardzo mało amunicji. Chociaż teraz to akurat mam chyba sporo, bo się doposażyłem, ale tak ogólnie to się przyda. Kiedy nic nie było. Tak ogólnie to się przyda. Na razie sprawdzać tych ludzi, później będziemy mieli na to wyjebane. Hehehe. Chwałem wszystko. Dobra, tędy można sobie, wiadomo, zjechać. Tu jest jakaś niby drabina, co? Nie ma tu jakiejś skrzynki czy coś? Nie ma. Dobra. Jezu, jak to wszystko trzeszczy. Tam w trójce to przynajmniej były, wiecie, wieże radiowe, to miało jakiś tam sens. Tutaj są stare dzwonnice, które się rozpadają. Tera oblitus, tera dzwonnitus chyba. A kurde. Wszystko z buta jeszcze. Tędy, dobra. Jak to wszystko trzeszczy. Dobra. I tędy. Jak tu ładnie wieje, trzęsie mną i trzęsie tą wieżą. Dobra, to jest chyba to. No i rozpoczęliśmy wyzwoloną dzwonnicę, jedną na 17. Ej, super. Okej, dzięki temu... Aha, i teraz podkryjemy jakieś punkty. Odkryto jakieś gospodarstwo. W ogóle jaki różowy filtr. Dom starej Iszy. Właśnie ją palą. Schronienie Kyry. No i dobra. Banapur. A, i teraz nam się troszeczkę odkryło mapy. No tak jak myślałem, po prostu będzie się ta mapa odkrywać. Możemy sobie tutaj wziąć na przykład, że pojazdy więcej... A, więcej wytrzymują pojazdy. No niech będzie. Misja wypełniona. No i teraz mamy jeszcze tutaj te skrzyneczki. Lutownica, nie wiem po co mi, ale znalazłem. Tak, tak, zobacz mapę świata, ale przed chwilą to zrobiłem dosłownie. Jeszcze raz mam to zrobić. Kurde, gdzie są te inne skarby? Przecież tutaj tych skrzynek jeszcze pełno pokazuje. O, śmierć z góry, dobra, wytwarzanie przedmiotów. Możemy sobie portfel zrobić lepszy, jak miło. Postęp, aha, jak świetnie to wszystko, popatrzcie, misje kampanii. Shangri-La, Yogi, Regi, Longinus, nie wiem co to jest, poziomy karmy, otwarty świat. Wszystko bardzo ładnie pokazane. Okej, mapa, no jest mapa, świetnie. I co mi tu teraz pokazuje? Jestem tu, a tu mamy dom starej Iszy, punkt orientacyjny. Możemy sobie nałożyć. Nie wiem co teraz niby mamy robić, ale... No tak wyglądało, jakby to można było coś z tym zrobić. Dobra, użyjmy te rolki. Tak, tak. We're broadcasting on that frequency and bringing the truth to the people. Dobra. No i mamy paralotnię, dosyć wcześnie odblokowaną, bo już na samym początku gry właściwie. Mi się wydaje, że... Oh fuck! Kurde, trochę wyrąbałem, co? Że paralotnia była w sumie gdzieś tam dużo, dużo później. Grze. Dobra, czekajcie, tędy chyba możemy wejść. Myślałem, że... Zapomniałem jak się steruje tym gównem i tak wyrąbałem troszeczkę, ale nieważne. Spróbujemy podejść tutaj i może do tej Iszy dotrzemy.
No teraz musimy dotrzeć z powrotem tam do tego Sabal czy coś, chociaż tam jest... Nie, aha, kurwa, to jest... O, tutaj też jakiś ziomek umarł. To jest do tej dzwonnicy się idzie. Tu mi pokazuje chyba drogą, jak mam iść. Kurczę, jakiś samochód jechał, ale sobie pojechał. No nie bardzo widzę, nie bardzo wiem, jak tam jak tam podejść. Aha, tu mi pokazuje, że dotąd, tak? No to kuźwa po chuju mi pokazało. No ja chciałem tam podejść i nie wiem, zrobić coś z tym miejscem. Może tędy się uda. Nie no, ładnie tu i w ogóle, tylko na razie absolutnie nie mam pojęcia, jak się poruszać w tym terenie. No dobra, tutaj coś mamy, jakąś linę. I przy okazji pojemnik. Aha, możemy użyć kotwiczki w ten sposób. No, dawaj. No, co do sterowania pojazdami, to faktycznie tutaj w Far Cry było tak, że się nie steruje gaz hamulec, tylko się po prostu steruje gałką. Czy do przodu, czy do tyłu, czy gdzie. Są jakieś kurwa tapiry, czy coś. Tak, tak, wiem. Nie ma problemu, ja się nimi wszystkimi zajmę. Chciałem sobie upolować te tapiry. Chyba nie był, chłopaki, najlepszy pomysł, to co zrobiliście przed chwilą. W ogóle ten gość się podpalił. Cudownie po prostu. Dobra, czekajcie, te tapiry sobie oskuruję. Tak mi się wydaje, że tak się to nazywa. Tapir malajski, no właśnie. Wiecie, zawsze skóry będzie jakiś nowy portfel albo coś, nie? No i to jest wyzwalanie chyba po prostu kolejnych punktów, tylko jeszcze nie wiem... Wspiąć się, nie chcę, aha. Wszystko spoko. Nie chcę się wspinać. Czy ja mogę coś z tym zrobić w ogóle? Czy nie? Poza tym, że tutaj jestem, to... Aha, samo też już nie istnieje. Poza tym, że tutaj jestem, to mogę zrobić cokolwiek więcej? Czy to tak po prostu jest na sztukę? Bo wcześniej coś się z tym robiło, nie wiem, czy wyzwalało, czy co? Tu mi pokazuje, że jakaś skrzynka jest, ale nie mogę... Nie mogę wejść do tego domku. Nie chcę się wspinać. A, tu są drzwi, dobra, kurde. Mamy pojemnik, dobra. Figurka, tu jakieś pierdołki. Przeczytaj. Złoty szlak to właściwa droga. Ojcze, nasze karabiny są stare i czasem nie działają. Nasze mundury nie są tak przerażające jak ich, ale wiara jest silna. Przewództwo Amity... Aha, Amita to jest nasza przywódczyni teraz, dobra. Daje mi nadzieję. Nie mogę zostawić swojej ojczyzny w rękach tych wandali, którzy nie wiedzą o tej ziemi, o tej kulturze gwałconej. Nic nie wiedzą o tej ziemi, o tej kulturze gwałconej coraz mocniej i mocniej każdego dnia. Moje szkolenie jest ciężkie, mam zmęczone ręce, ale ma wola, jest niezłomna i rozpiera mnie duma, że jestem wojowniczką Złotego Szlaku. Poproś mamę, by mi wybaczyła mój wybór. Kocham was oboje, twoja córka Tara. No to gitara, haha. Czy chyba zabili tych jej rodziców? Pytanie, czy ona w ogóle żyje? No ale nic, dobra. To sobie wychodzimy. Czyli to tyle w sumie, bo nie wiem, czy tutaj cokolwiek więcej jest do roboty. Czy tak po prostu se było, o. Nie się wspinać. Dobra, to nic. Pytanie teraz, czy ja mogę sobie tak bezpośrednio, mogę tutaj szybko podróżować, fajnie. I chyba tak zrobimy. Czekajcie, ile mamy? 20 minut już niby. Dobra, dawaj szybką podróż tutaj. Widzę, że cały czas mi się z kontrolki zmieniają z tych z PS4, czy tam PlayStation na Xboxa i tak w kółko. No ale co zrobisz? Widzę, że gra nie może się zdecydować, ale działa to poprawnie wszystko, także spoko. Bo na przykład w Wiedźminie 3 pamiętam było jakoś tak, że w zależności od tego co... jak się... pad podłączył jako Xboxowy czy jako PlayStationowy, to było różnie po prostu, w sensie jakieś tam panele z tych z opcji i tak dalej z wyboru to działały różnie. O, mam tutaj te sloty. Dobra,
do Amity w takim razie, która jest przywódczynią, jakby nie było. Cześć. I'm Amita. This is Badra. Cześć, Badra. Keep working. Look, I overreacted back there. We're at war. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. Co ja tam wyprawia z tym łukiem? There's a farm not far from here. Panan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Badra. Yay, dostaliśmy łuk. Pick it up. Try again. Hura. No, tam się tak bawiła, widziałem tym łukiem. Leże wilków. Ruiz. Dobra, to gdzie? Spotka się z K. Dobra, no to wsiadamy na to. Jedziemy. Fajnie, jakby mi w sumie pokazało w środku. A, tak się nadaje, dobra. Żeby mi pokazywało drogę, to będzie nam łatwiej. Aż niby. No, że jakby był jakiś skręt czy coś, nie? To w sumie bym nie chciał skręcić. Prędzej wypalić, ale to też nie w tym momencie. Tylko bym boczny. Nie wiem, spoko, okej. Okay. No i jesteśmy. Nie było to zbyt trudne. Jak tu ciemno się zrobiło. Aha, fajnie, siema. Stara pijaczka, tak? Dobrze, że wszyscy mówią tu po angielsku, nie? Hey Amita, I have no idea what I'm supposed to do. Wolves are a common nuisance for Canaan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Canaan has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, tak. Skin Znalazłem. Your clothes. We can always use the pelts. Dobra. Tak, generalnie ma rację. No trochę tutaj było tych zasobów. Kurczę, jeszcze mi tak światło świeci, bo jest poranek, a my mamy tutaj w tym mieszkaniu okna od wschodu. Mniej więcej. I kurde. Udaję się do punktu obserwacyjnego. Wszystko spoko, ale ja mam niestety wrażenie, że... A nie, mam łuk. To co się z moim karabinem stało? No nieważne. Oho, budzik dzwoni, 7:30 jest. Czekajcie, muszę upolować to gówno. Jest, dobra. Wyłączę tylko budzik. To jest przypomnienie o tym, że czas mi się kończy pomału. Na 8 do roboty. Dobra, oskrujemy gnoja. Jakiś wilk tybetański. Punkt obserwacyjny. No dzień dobry. Naciśnij, by używać aparatu. A właśnie, przecież mamy ten aparat cały. Tam widzę coś upolowane, tam jest wejście, tak? Nie widzę niestety więcej zwierzyny. No to wyłączamy i idziemy stąd. Tylko może nie ten. Kurde, czemu tu jest tak ciemno? Nie do dupy, jest zaciemnione to miejsce i tak trochę dupa. Dobra, wilczek sobie poszedł. Taki ziomek chyba w ogóle leży martwy. Czekajcie, weźmy aparat. Tu jest coś jeszcze, nie? Nie, to tam nie żyje, dobra. Czy ten wilk właśnie sika? On właśnie sikał przed chwilą, dalej sika. Idzie i szcza. Teraz sobie usiadł pewnie dalej szcza. Za dziwny wilk. Dobra, tutaj mamy, widzę, jednego, ale to nie to. O, tu niestety babka już nie żyje. Oczywiście, po cyckach ją zmacaj, kurwa. Pewnie jest martwa i zimna już od dawna, ale ją zmacał. By zdjąć... Aha, można sobie zdjąć strzały, też fajnie. Pff.
Nie spodziewał się. Fakt. Dokładnie pod jego brzuchem. A ty gnoju wilku, no. Tutaj znowu. Nie, to jest jakiś tapir. Tutaj mamy do skurowania gnoja. To już tu wcześniej leżał. Tego też oskurujemy. Dobra, ten sobie tam poszedł poleżeć. Tu jeszcze był jeden. O, właśnie. Plecak jest prawie pełen. No, trudno. Przydałoby się wytworzyć nowy, większy, nie? No to zniszczyłem, ale chyba nie oskurujesz tych wilków w środku. Myślę, że że wykonałem to, co miałem. Wsiadajmy tu. Dobra, jedźmy. O, tu jest jakiś wilk. Potrącę go. Gdzie on jest? A, dobra, uciekł, walić to. Słuchajcie, mam coraz mniej czasu, więc po prostu nie będę się tutaj już zabawiał. Tylko pociśnijmy. Wiecie, ja dokładnie po prostu jak skończę ten odcinek, to ja się ubieram i idę do pracy, niestety. Jest wcześniej rano. Opuść pojazd. Dobra, no, ogarnęliśmy. Hej. Badra, how are you? Good. I brought you these pelts. I thought maybe you could use them. Hmm. These are good, Ajay. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. I'm sorry, Tanka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra. The next Tarun Matara. Aha. Czyli ona pewnie... Tarun Matara is a living goddess, mm-hmm. if you believe Sabal. Aha. There's no life for a child. Being treated as an object. Thing. Mm-hmm. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Dobra, spoko. Znaczy, aha, czyli ta stara alkoholiczka robi sobie rysunki, a młoda... która zostanie alkoholiczką, jest jakąś tam... Longinus, you said? Yes. He's a weapons dealer and a priest, if you can believe that. Longinus is a little crazy, but if you want guns, he's the man you should see. I'll update your map. Dobra, dzięki. Natomiast my sobie jeszcze zobaczymy, tak, umiejętności nam się tutaj pojawiły jakieś. Tu mamy kroszki 1. Ciała żołnierzy ciężkozbrojnych lub ciężkozbrojnych operatorów miotaczy płomieni można teraz podnosić za pomocą R3, ale na chuj mnie to. Dobra, wiecie co, ja na razie poczekam z tymi punktami, bo to bez sensu je wydawać, bo nie ma na co. Kanan. Jeden z moich patroli informuje mnie, że znowu zmagasz się z atakami wilków na gospodarstwo. Wiemy, że nie chcesz naszej pomocy, ale proszę, pozwól nam zająć się sprawą. Złoty szlak ma u ciebie długo, ja nie zapomnę poświęcenia poprzednich pokoleń Amita. No dobra, niech będzie. Niebieska kropka to znaczy chyba nasi, nie? Oż ten złoty szlak raczej się kolorem żółtym odznacza. Najmniejsza z tym. Tam coś jeszcze siedzi. Jej, czyste zabicie, podwójna skóra, yo! Fajnie. A czekajcie, bo ja sobie punkt umiejętności wziąłem. Tak, tak, tak. No jej, coś się... Ha, przytrzymałem palec nad touchpadem. Olstrona broń, no nareszcie, super. Wytworzone, więc teraz będziemy mogli dwie broni sobie nosić. Trzy skóry tapira malejskiego, okej, okay, i kołczan. Tu jest jeszcze jeden tapir. Dawaj, dawaj. To był tapir? Nie, to nie jest, to jest jakaś świnia chyba. Skóra świńska, no właśnie. Mam jeszcze kurczaka. Ale jego nie można oskurować, ale... Nie, można! Dawaj, pewnie pióra się dostanie. Kawałek ciała.
Nie, no szkoda, że tu nie ma. To jeszcze jeden tapir, kurde, słuchajcie, będziemy mieli drugie ostro na broń, będziemy mogli trzy broni nosić. Dobra, słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić. Ja się zbieram do roboty, trzymajcie się, cześć.